No dobra, idziemy? Co się będzie działo? Ta sekwencja znowu jest długa. Tego podłą... O kurde, hello. To mnie jest głośno tu jak cholera, co? Mogę się ruszyć w ogóle z jakiegoś powodu. O, o. Cześć! Okej. Cię zachowywać normalnie, mówisz. No dobra. Idziemy prosto do światła, jak rozumiem. Pewnie, że będzie okej. Aha, aha. Nie wiem, jakoś nie mogę zaufać. Nie. Nic. O, fuck. Shit. Dobra, jednak... mogę być w zbożu, czy w kukurydzy, jak oni nade mną przatują? Czy nie za bardzo? Come on. O kurde. Dobra, trzeba dużo więcej miejsca mieć. Dobra, poczekaj, aż przyleci. O, jest gęsto tutaj. Gęsto jak cholera. Teraz? O, fuck. O, Boga. Kuźwa, nic nie widzę. No powaga! Jest smutne. Goddammit, przestań mnie łapać. Musimy się uzbroić w cierpliwość i tyle. Powiedz mi, że mnie nie znajdzie. Jak się nie ruszam, jest okej. Come on, come on. Szybko do tego. Tutaj. I... Przestańcie za tym latać. Nie macie innych ludzi do nękania?
Kurde, nawet nie wiem, czy mogę się wychylić na chwilę. Tu jest jakiś w pobliżu. Fuck. Masz ty w mordę. Szybko. O kurde, jak się boję. Okej, okay, fuck it. I go in there, it's like they're all watching. Yesterday, this executive creep gave me this look, like I could just tell he knew. If they knew, we'd all be dead by now. Maybe they're just messing with our heads. And what purpose would that serve? I don't know, to get their fucking sadistic load off. That's not how they operate. Trust me, I was with the corporation long enough. Okej. Gdzie teraz? Więcej kamery jest tutaj gdzieś? To fuck. O, co się dzieje? Amir! Znowu Amir wrócił. Ja palę! Okej, oj! Get out of here! Run! Get help! O, to jakiś ciekawa! Kurwa, okej, okay, fajnie. Ale nic kuźwa nie widzę! Fuck! Okej. Okay. Dana do klatce schodowej. Co się odwala? Dobra, jest, sklep tatuażu. Życie jest spełnieniem. Kurwa! Didn't have to be this way. I tutaj 3615. Synchrosine injected. Strain level decreased.
Och, wow! Ja pierdzielę, o! Okej, okay. Ktoś kurde zapamiętał ten numer? Nie mogę otworzyć tych drzwi? Czemu nie? Halo? To wszystko badałem. Co to kuźwa niby jest? Zasilacz do tej igły całej. Dostęp, okej. No spoko. Kuźwa, taka waga, ja pierdzielę, nie widziałem takiej... Nie wiem, z... 18 lat? Surgical chop chop. Just what we need. Aha. Czemu nie mogę tego podnieść? Low power. Okay. A co to jest? This place is a fucking slaughter. Piła automatyczna. There is a guy waiting for you in 102. 102. Protezy oczu. Mogę je wziąć i dać moje? Kiedyś szkoda. Dyktafon. Zaraz, czemu przerwało to? Co ja mam zrobić z tymi maszynami? Nie jest bardzo czaje. Co to robi? Nie ma zasilania w ogóle. To są fajki.
Nie, to nie są fajki. Wszędzie nie mamy zasilania. Okej, okay. Jak przywrócić zasilania? To mogę przesuwać. Okej. Okay. Coś próbował mnie dorwać, ale automatyczne drzwi odcięły mi skórę. Chyba mam szczęście, albo anioła stróża. Teraz muszę znaleźć inne wyjście, sporo tu narzędzi. Może któreś się przyda. O, shit. Okej. Okay. Mogę... Błąd, nie wykryto urządzenia. Czemu tego nie mogę podnieść? Tego nie rozumiem. Zobaczcie, no nie mogę tego wykryć. Dobra, co? Gdzie jest to urządzenie? O, okej, okay, dobra. Mi przypomina scenę z Duma trzeciego. Mogę to nad tym zawiesić, czy nie za bardzo? Albo... chwycić to i zaczepić o to? Czy to nie o to chodzi? No come on, please. Cholera, chyba się nigdy nie podłączę z tą kobietą. Wciśnij F, aby aktywować noktowizję. No dobra. Halo? Ktoś za mną jest? Jeszcze nie. To są piwnice. Tego budynku, okej. Okay. Tunel doprowadził mnie do piwnicy. Muszę znaleźć drogę przez ten labirynt i wrócić na wyższe piętra. Może jest tu ktoś, kto mógłby mi pomóc. Nice. Podoba mi się, że to wszystko się dzieje w jednej budynku, jednej kamienicy tak naprawdę. To jest spoko pomysł tak naprawdę. Całkiem ciekawa rzecz. Taki mały, mały, malutki wycinek świata oh shit. Poznajemy. Coś tu ze mną jest? Kuźwa, nie chcę nic mówić, ale te piwnice... Na te drzwi... Kurde, ktoś mieszka w bloku z płyt? Wielkich płyt kiedyś? Dosłownie takie same drzwi do piwnic były w takich blokach. Jak kuźwa nic. Ktoś mieszka w piwnicy, czy mi się wydaje? Anyone in there? I just wanna talk. Oh, hello there. I'm Maria. Jestem Dan. Hello, Maria. I'm Dan. Lovely name. Lovely. Now, is that short for Daniel, like the one in the Bible? Dan. Oh, maybe. Maria, I seem to have gotten lost down here. Could you point me to the nearest exit? Oh, yes, I understand completely. Completely. It really is a maze down here, don't you think? Yeah, very confusing. So,
about the exit? All right. Go past the noisy noises and then straight ahead up the stairs and there you go. Thank you. Just be careful. Don't stray from the path. You are a child of light, Daniel. Much too precious to get lost in the dark. Thanks, Maria. Cały czas mieszka w piwnicy, mówicie? W piwniczaki! Spoko, ja też mieszkam w piwnicy. Nie byłem na zewnątrz przez 2 lata. Co kuźwa chodzi? Remove your implant. No i nosa, to dziecko światła. Nanophage was planned. Tak, jesteśmy tutaj, okej. Okay. Okej, okay, teraz tak, chcę znaleźć kobietę, koniecznie. Od... tej, co była z tym hełmem na głowie i od... Goście ma wygłuszone ściany! Streamer! Ty miał ten hełm na głowie. I nie wiem, gdzie ona kuźwa jest, na którym piętrze ludziska, ty też zapamiętał? KPD. Can I talk to you? What's up with the fucking lockdown? I want that thing lifted. Right the fuck now. Zobaczę, co da się zrobić. It wasn't my call, but I'm on it. Well, get to it then. Chop, chop. Okay. I need you to take it easy. Just stay in your apartment. Have a cup of coffee. And let me take care of this. You think you can fucking order me around? Sebastian, shut your fucking mouth and just put the fucking kid to sleep. Keep out of this, Jessica. We're fucking talking to you. I think we're about done. See you later. Hey, don't you fucking walk away from me. Fucking pig. What the fuck, gościu? Musisz popracować nad, nie wiem, powstrzymywaniem gniewu. Czy żyła pęknie? Pytia 2072 NX Core. Aktualizacja systemu zalecana. Down in the dark, pod ciemną gwiazdą, Alex Kamiński zabiera nas na mrożącą krew w żyłach wycieczkę po przestępczych dzielnicach miasta. Obetnij upalec. To były pierwsze słowa, które powiedział do mnie Karaluch. Jego twarz nie wyrażała żadnych emocji. Powiedział to tak, jakby prosił o papierosa. Tyle, że wcale nie prosił. Właścicielem wspomnianego palca był Pchła, pomniejszy opryszek, który popełnił wielki błąd i rozczarował szefa. Teraz musiał za to zapłacić. Nawet przez chwilę się nie wahałem. Nie wiem jak to o mnie świadczy, ale taka jest prawda. Jak teraz o tym myślę, to wiem, że postąpiłem rozsądnie. Nie godząc się na coś, co było uważane za zaszczyt, naraziłbym całe przedsięwzięcie na porażkę, a z siebie zrobiłbym wyrzutkę. Ale wtedy to nie była moja główna motywacja. Szczerze mówiąc, czułem przemożną potrzebę wykonania rozkazu. Może chodziło o to? O ton, jakim Karaluch go wydał. Jego zimny, beznamiętny głos wzbudzał większy strach niż krzyki i groźby. Nice. Przez chwilę tamten pokój stał się dla mnie całym światem. Istniała wyłącznie rodzina i zadanie, które mi powierzono. Obciąłem mu ten palec dopiero po kilku próbach. Ostrze było tępe i nie mogłem przebić się przez kość. Każda próba
kwitowana była zbiorowym wybuchem śmiechu. Ten, którego ciałem, też się śmiał. Chyba, że akurat jęczał z bólu. O. Gdy w końcu mi się udało, spojrzał mi w oczy. Nie było w nich złości ani nienawiści, a jedynie wdzięczność. Pomogłem mu w odkupieniu win. Tak zaczął się mój drugi tydzień ze szkodnikami. Karaluch, pchła, szkodniki. Tak, wybrali sobie motyw przewodni. Ale nie było w tym nic zabawnego ani podziecznego. Kiedy dołączysz do rodziny, dostaniesz imię. Prawdziwe imię. I jak idiotyczne by ono nie brzmiało, nikt nie będzie się z niego śmiać. Motyw symbolizuje jedność, a nazwy tracą swoje uprzednie znaczenie. Otrzymujesz szansę, by nadać im nowy sens. Imię takie jak Karaluch dla zwykłego człowieka znaczy niewiele, ale dla szkolników stanowiło synonim siły, władzy i całkowitego oddania. Dla nich przestało kojarzyć się ze stworzeniem, które wpełzło pod lodówkę, gdy zapalasz światło. Było to imię człowieka, dla którego byli gotów zginąć lub zabić. Powyższy fragment pochodzi z dziennika śledczego Aleksa Kamińskiego, what? Okej. Okay. Czy mi się gra właśnie zwiesiła? Chyba mamy pierwszą zwiechę.